Witajcie kochani, wreszcie nowy odcinek na kanale. Dzisiaj będziemy się malować, pokażę wam mój makijaż. On już był pokazywany w jakichś tam odcinkach, no ale cały czas o niego na live'ach pytacie, więc kolejny odcinek z makijażem, taki luźny vlog. Ale słuchajcie, nie będzie to taki zwykły makijaż, mam specjalne urządzenie, które przetestujemy do pomocy w makijażu. Zobaczmy, czy to nam uprości sprawę, czy utrudni. Słuchajcie, nagrywam z Samuelkiem, który jest tutaj, o. Także możecie słyszeć jakieś piski, jęki, stęki, ale nic się nie dzieje. Dobra, łyczek kawki. Patrzcie, w końcu przyszły mi nowe gąbeczki. Tą już umyłam. Zobaczcie, jaka jest różnica, jak napęczniała wodą. A to musiałam zostawić, bo jak widzieliście wcześniej, Samuelek obgryzł mi poprzednią gąbkę. Czekałam was 3 tygodnie, aż mi przyjdą. Okej, lecę. Słuchajcie, nie mam wysuszanych włosów, bo coś mi się stało z suszarką wczoraj, jak je suszyłam. I popsuł się jakby ten najszybszy tryb, w sensie, że ten stopień suszenia powietrza jest najszybszy, nie działa. No i suszy ta suszarka, ale bardzo wolno, więc stwierdziłam, że zanim się pomaluję, to te włosy już w połowie wyschną, a potem ewentualnie je tylko dosuszę. Teraz po tym prostowaniu, bo jak widzieliście w poprzednich odcinkach, robiłam sobie keratynowe prostowanie włosów. W ogóle nie muszę nic z nimi robić, naprawdę. One tak jak wyschną teraz, bez żadnej szczotki, bez żadnego modelowania, one będą proste. Więc naprawdę, jak ktoś ma puszące się włosy, już nie wolno, puszące się włosy i ma problem z ich ułożeniem, to serio, zainwestujcie sobie w tą keratynkę, wyprostujcie sobie te włosy i macie spokój. Wiecie, ile mi to czasu pozwala zaoszczędzić? Serio. Troszkę nosek. A i w ogóle jaką ja koszulkę ubrałam? Nie no, muszę przebrać tę koszulkę. Dobra, już lepiej. Okej, lecimy dalej z tym podkładem. W ogóle słuchajcie, jak widzicie, tam jest taka sterta ciuchów, także nie zwracajcie na nią uwagi. Ja wiem, że to nie estetycznie wygląda, ale jestem w trakcie wystawiania ubrań na Vinted. Przypnę wam niżej pod filmem w opisie nick, jaki mam na tej aplikacji. No i właśnie pozbywam się starych ubrań, ponieważ zamówiłam sobie troszeczkę nowych ciuszków. No i miejsce. Dobra, teraz puder. Jak już wam mówiłam na live, słuchajcie, kupiłam pierwszy raz kosmetyki w Biedronce z tej firmy Belle. I jestem zachwycona tym pudrem. Serio, on jest tak fajny. Tak fajnie kryje. Ja na taki codzienny makijaż w ogóle nie stosuję podkładu. Niepotrzebny jest w ogóle podkład. Co prawda on nie jest jakoś bardzo wydajny, bo dopiero co go kupiłam, a już tutaj, o, widać przyświsik. No ale jest i tak super. Słuchajcie, to będzie taki szybki makijaż. Ciak, 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 ciak. Coś wam muszę pokazać. Co ty robisz? Ty robisz też malu-malu? Malujesz się? Nakładasz sobie podkład, tak? No pięknie! Nie gryź! Nunu! Malu-malu? Tak? No ślicznie! Ojej, jak on się maluje! No zobaczcie! Tak? Ty wiesz, do czego to jest? Tak! Ty wiesz, no pięknie. Już się pomalowałeś? Już się pomalowałeś, tak? Słuchajcie, Samuelek jest na etapie, gdzie wszystko teraz naśladuje. Naprawdę, co ja nie zrobię, to on za chwileczkę chce robić dokładnie to samo. Jak ja się maluję, on też się maluje. Jak suszę włosy, czeszę się, on robi też to samo. Jak je, to chce jeść tak samo jak my, czyli pić z kubka i jeść normalnymi sztućcami, nie dla dzieci. Także mówię wam, ciekawie, ciekawie. Teraz robimy sobie te słynne kreski, słuchajcie, tyle
razy mnie pytacie, jak ty robisz te fajne kreski. One są takie ładne, takie równe, tyryryry. Więc już wam pokazuję. O Jezu, mój paznokieć. Muszę zrobić sobie nowe paznokcie, bo już jest troszeczkę taka patola. Okej, jedna jest. Samolet teraz dostał pędzelki, także będzie wam hałasować tutaj. Lecimy drugą. Dzisiaj najpierw robię taką delikatną od połowy mniej więcej oka do samego końca. Teraz robię tutaj od dolnej linii oka kreseczkę w górę. O, wiecie? I teraz po prostu to łączę. Wiecie? Widzicie, teraz to połączyłam. No, nie wyszło to idealnie równo. Dopracowałam te kreski, lepiej nie będzie. Trochę ta chyba jest wyżej, ta jest niżej. Dobra, powiedzmy, że jest dobrze. I lecimy z cieniem. Słuchajcie, ja daję cień tylko tutaj. Daję cień tylko tutaj na dół, na połowę oka. Żeby to oko przyciemnić. Ok. A na początek oka... Tutaj na początek, aby to oko powiększyć, robię białą kredką, linię wodną. O. Ok. To jeszcze tusz i mamy gotowe oczy. I słuchajcie, moment kulminacyjny tego odcinka, czyli urządzenie, które ma nam pomóc w makijażu. To to. Co to jest, słuchajcie? No to jest kontur do brwi. Odpakowujemy. Odpakowujemy. Na pewno, co można powiedzieć, bardzo ładny kolor, bardzo piękny, różowy, ale to nie ma kształtu moich brwi, ale no dobra. No i słuchajcie, działanie jest bardzo proste, pyk, przykładasz, malujesz i powinno być perfekto. Brwi jak ta lala, no to zobaczymy, czy rzeczywiście te brwi będą takie super. Obstawiam, że nie, ale no dobra, jak już to kupiliśmy, no to zobaczymy. Trzeba to jakoś ustawić. Gorsze jest to, że to nie ma kształtu moich brwi. Albo moje brwi są tak krzywe. No dobra. Zobaczcie, jaką tu mam dziurę. A tu jest w miarę ok. Czyli Katarzyna brwi do regulacji. No zobaczcie. Dobra, lecimy. Mi się tylko nie ruszyło. No nie, no tato będzie komiczna. Jak tam chwycić, że to mi się nie ruszyło? Czekajcie. Nie, no dobra.
Ej, ruszyłam. Nie no, ruszyłam. Zobaczmy, jakie są idealne chińskie brwi, słuchajcie. Chyba by było. Okej, gotowi? Ej, nie jest tak źle. Poza tym, że to mi się odbiło i mam tutaj takie dwie dziury. Wyglądam, jakbym była tutaj poprzecinana. Ale nie jest tak tragicznie. No wychodzi na to, że tą brew to w ogóle mam niesymetryczną. Tu jest taka wielka dziura, którą załatałam. Proszę. Którą załatałam, którą zasłoniłam tym cieniem, ale jest w ogóle niesymetryczna. Nie do końca podoba mi się kształt, bo one się raz, że za bardzo tutaj zaczynają, za blisko siebie, moim zdaniem. Dwa, że zaczynają się tutaj za nisko. I są takie proste. Mi się bardziej podobają jednak brwi takie zaokrąglone. Ale ogólnie nie jest źle. No ale jednak suma summarum nie. Nie. Myślę, że to nie zdaje egzaminu. Aczkolwiek gdyby może było więcej kształtów do wyboru i można by było sobie dostosować kształt tych brwi do swojej twarzy i do tego, jakie teraz już macie brwi, jaki teraz macie kształt. Aha, tu się ufajdałam. Okej. To nawet jest spoko. Tylko teraz muszę znaleźć pędzelek znowu, który Samuele gdzieś... O, dobra, mam. Okej. Malujemy brwi po swojemu. Czyli najpierw od dołu. Prosta kreska od dołu. I tutaj. Druga kreska teraz tutaj. Także tutaj. Zobaczcie, jak to długo się utrzymuje to odbicie. Chyba za mocno dodusiłam. Teraz robię tutaj taką prostą kreskę. Tak, tak. No tak. Coś chcesz powiedzieć? Samuelek? Nie, jednak nie tym razem. Tak. Okej, i jeszcze tutaj. Jest. Co jeszcze? Jeszcze tylko zrobimy kontur noska i to będzie na tyle z naszego makijażu dzisiejszego. Znowu nie mam pędzla. Okej, jeden. Jeszcze, czekajcie, muszę drugi gdzieś wyłonić. I trzeci. Nie, spadł. Mam. Cykamy sobie rozświetlacz i to by było na tyle. Patrzcie, nos konturuję tak. Tutaj robię kreskę z jednego boku. Drugi boczek. I tutaj niżej. To tak troszeczkę rozmazuję. I teraz rozświetlaczem robię tutaj taką kropeczkę, tutaj taki paseczek, a także zawsze rozświetlacz kładę pod brwi. O, i pod drugą brew. Troszeczkę tutaj nad usta. I tą miotełką. Tutaj. Kiedyś tego nie robiłam. Teraz zaczęłam używać jeszcze tutaj na policzkach właśnie rozświetlacza. O, zobaczcie, a propos wracając do moich włosów, patrzcie, grzywka już jest sucha i zobaczcie, jaka jest prosta. Widzicie? Ja nic z nią kompletnie nie robiłam. Po
ogóle zobaczcie, jaką mam długą już grzywkę. Nic kompletnie z nią nie robiłam, a ona jest prosta. Także wracając do włosów ponownie, to serio polecam. Dobra, ja mój makijaż już prawie skończyłam. Na koniec dopieścimy to wszystko błyszczykiem. Okej. I to by było na tyle. Więc moi drodzy, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, a ja idę wysuszyć te włosy już suszarką, bo myślałam, że one bardziej doschną, ale no niestety. Także idę suszyć włoski, ogarniać się i widzimy się na moim Instagramie, gdzie wleci dzisiaj dużo Instastory. Buziaczki, papa. A zrobisz ty jeszcze papa? Zrób papa.